to w naszym wspólnym imieniu. I chyba jako jedyni w ten sposób mamy napisany całościowy, napisany przez osoby z niepełnosprawnością, program dotyczący zarówno aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy w momentach, których trzeba. Często dajemy ten przykład, że równo to nie znaczy sprawiedliwie. Ja się odwołuję też do swoich historycznych doświadczeń, do doświadczeń ruchu ludowego. Chleb dożynkowy, jak jest wręczany gospodarzowi na dożynkach, to się nigdy nie mówi, żebyś dzielił ten chleb równo, tylko żebyś go dzielił sprawiedliwie. Czyli równo nie znaczy sprawiedliwie. Damy świadczenie socjalne wszystkim porówno, to nie znaczy, że to świadczenie spełni oczekiwania wszystkich. Trzeba szyć na miarę, szczególnie na miarę potrzeb osób z niepełnosprawnością. Warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady aktywności zawodowej, domy pomocy społecznej, pracownicy socjalni, ale też to, co było przedmiotem naszych konsultacji. Domy dla dorosłych osób z autyzmem, takie rodzinne domy. To, co było wstrząsające w tych rozmowach z rodzicami, jest wstrząsające i to jest wyrzut sumienia nas wszystkich, to jest wyrzut sumienia państwa polskiego. To jest zmartwienie rodziców o swoje niepełnosprawne dzieci, że jak ich zabraknie, jak zabraknie rodziców, to te dzieci pójdą na pastwę losu. Nie wiadomo, co się z nimi stanie. To jest ich największa troska, to jest ich największe zmartwienie. I powiem szczerze, to jest dla nas największe wskazanie, żebyśmy się tą sprawą zajęli. Reforma orzecznictwa, o której mowa, udział osób z niepełnosprawnością w tworzeniu tej dobrej legislacji, przejrzystej i prostej. Pomoc w aktywności zawodowej, dla mnie to jest rzecz bardzo ważna. Bo wyjście z domu to jest tak naprawdę szansa na normalne życie. Zamknięcie w czterech ścianach i posiadanie nawet najlepszych transferów społecznych czy socjalnych to nie jest droga do szczęścia, do tego, żeby ta osoba z niepełnosprawnością mogła mieć tą przestrzeń do funkcjonowania, do działania. Wyjście, pamiętam takie spotkania w warsztacie terapii zajęciowej i osoba z niepełnosprawnością bardzo trudną, bardzo silną mówi: warsztat to jest moje życie. Tu żyję. W domu umieram. Tu żyję, w domu umieram. Jeżeli ten warsztat nie będzie miał pieniędzy, to ci ludzie będą po cichu umierać. Jest o problem osób i niepełnosprawnych, i niesamodzielnych. On się będzie powiększał. Mamy 10 milionów emerytów i rencistów. Mamy coraz więcej osób po 80 roku życia. Mamy niestety wciąż milionową rzeszę więźniów czwartego piętra. W blokach powyżej czwartego piętra bez windy, które nie mogą wyjść z domu, bo już im nie pozwala na to układ ruchu. Nie mogą się poruszać. Nie mają windy, nie są w stanie wyjść z domu. Są zamknięci i skazani na pilota od telewizora. To jest nasze zobowiązanie. Szykujemy się też do dużego wydarzenia, na które zaprosimy właśnie osoby z niepełnosprawnością, które będą mogły przedstawić nasz program, bo one napisały tutaj. Też wielki szacunek dla całej Polski 2050. Za działalność charytatywną, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za to doświadczenie Szymona Hołowni w pomocy drugiemu człowiekowi. Bo widzicie, dzisiaj często próbuje się w krzywym zwierciadle przedstawić to, co w dwójkę robimy. To, co robią nasze środowiska. Próbuje się to wyśmiać. Próbuje się to przeinaczyć. Ale popatrzcie, Jaką trzeba mieć odwagę w sobie i determinację, żeby zostawić z tyłu gdzieś dobre pieniądze, wielką popularność, bycie lubianym de facto powszechnie, żeby pójść ze swoimi poglądami i walczyć o zieloną energię, o osoby niepełnosprawne, o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, o normalną Polskę, o Polskę gospodarną? To się nie wszystkim spodoba. Będziesz miał więcej tych, którzy będą z ciebie kpić. Będziesz nie zarabiał takich pieniędzy i nie był tak popularny i taką gwiazdą. Ale na końcu drogi zwyciężysz, jeżeli masz taką odwagę. I Szymon taką odwagę pokazał i ją ma do dzisiaj. No tak. Jest takie powiedzenie, które często cytuję i które dobrze znacie. Najpierw ci ignorują, później się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, później wygrywasz. I to jest opowieść nie tylko
O mnie, mam nadzieję, ale to jest opowieść o nas. To jest opowieść o trzeciej drodze, bo ona dokładnie tę samą drogę przechodzi. Władek, z którym tworzymy ten duet, ma na drugie imię Marcin, więc to też nie jest bez znaczenia, z którym tworzymy ten duet, on przecież doświadcza dokładnie tego samego. To znaczy jesteśmy zaganiani do kąta, jesteśmy wyśmiewani, jesteśmy wyzywani. W nosie to mamy, bo mamy głębokie przekonanie, że to, co robimy, jest jedyną nadzieją na zmianę rządu w Polsce, jest jedyną nadzieją na trochę więcej powietrza w Polsce już pod koniec tego roku, że się przestaniemy nienawidzić, że będzie wreszcie tak, że się znowu zaczniemy, może ja nie mówię, że kochać, ale lubić chociaż nawzajem i nie skakać sobie do gardeł, bo jesteśmy zakładnikami walki dwóch innych politycznych dróg, która toczy się w Polsce od 2005 roku. I to się musi skończyć, bo jest 2023 rok. Władek wspomniał, zaraz wrócę do tej odpowiedzi na to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Władek wspomniał o tym, że jesteśmy pokoleniem 40-latków. Tak, jesteśmy pokoleniem 40-latków. I mówimy pokoleniu 60-kilku czy 70-latków. Musicie teraz nas wysłuchać. Teraz jest nasz czas. W 91 roku... kiedy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński zaczynali swoją drogę w parlamencie polskim, ja byłem w liceum. Michaił Gorbaczow był prezydentem Związku Radzieckiego. Karol Wojtyła był papieżem. To były inne czasy. Potrzebujemy korzystać z doświadczenia starszych, mądrzejszych, takich, którzy przeszli drogę najwyższych stanowisk w Polsce i Europie kolegów. Ale dzisiaj mamy pełne prawo powiedzieć, to jest nasz czas. Nie pamiętamy już często, o co spieraliście się bardzo dawno temu, w tym na choćby 91 roku. Bo dziś myślimy o 2023 i myślimy o nim poważnie. I z każdym ugrupowaniem, które również myśli o nim poważnie, będziemy budować sojusz. Będziemy razem działać z Platformą, z Lewicą, budować wspólnie, mam nadzieję, przyszły demokratyczny rząd. Bo tak pewnie Polacy poukładają sceny. Natomiast czasy są dzisiaj inne. I chcę powiedzieć jasno, nie będzie w naszym myśleniu zgody na darwinizm społeczny, który proponują dzisiaj niektórzy wychodzący i mówiący, proszę bardzo, bon zdrowotny za 4340 zł. A co więcej, trzeba się ubezpieczać. Każdy jest kowalem swojego losu. Powiedzcie to proszę wszystkim rodzicom ciężko chorych dzieci, że każdy jest kowalem swojego losu. Powiedzcie to mamie Zuzi, która tutaj walczy o pieniądze na leczenie swojego dziecka. Powiedzcie to tym, ale nie na TikToku, pójdźcie i w twarz to powiedzcie. Miejcie tę odwagę, żeby pójść i w twarz powiedzieć komuś, kto w młodym wieku zapadł na raka i nie zdążył jeszcze się ubezpieczyć, bo nie miał za co, że państwo będzie go leczyło do poziomu 4340 zł, a dalej niech umiera, bo każdy jest kowalem swojego losu. To jest eugenika w najgorszym wydaniu. To jest darwinizm społeczny, niegodny cywilizowanego społeczeństwa. Apeluję do tych wszystkich, którzy dzisiaj idą za takimi rzeczami albo je głoszą, żeby mieli odwagę skonfrontować się z ludźmi, o których mówią, z ich łzami, z ich cierpieniem, z tym wszystkim, co ich spotyka. 4340 zł? Jeżeli ktoś z was dzisiaj boryka się z zapłaceniem podstawowych rachunków i trafi na OIOM, przecież to nie wystarczy nawet na jeden dzień leczenia na OIOM-ie. A śmigłowiec, który będzie musiał przylecieć, jeżeli ktoś z tych geniuszy od państwa bez podatków, nie daj Boże, będzie miał wypadek, to kto za niego zapłaci? Kto zapłaci za leczenie, długie czas, to rehabilitację powypadkową? To taki świat nam dzisiaj ktoś proponuje? Co z niepełnosprawnymi, którzy od urodzenia do śmierci borykają się z tym? Z czego oni zapłacą to ubezpieczenie, które dźwignie całą skalę kosztów, która się z tym wiąże? Albo my się zamienimy w społeczeństwo bestii, bez żadnej etyki, bez żadnego dziedzictwa, które wypracowaliśmy, w którym słabszy jest od tego, żeby umrzeć, a tylko silny i zdrowy ma prawo żyć, albo powiemy temu stanowczo nie. Państwo, jak powiedział Władek, nie jest od tego, żeby rozdawać każdemu porówno, bo to jest komunizm, a nie sprawiedliwość społeczna. Ale tym, którzy potrzebują, powinno dać tyle, ile potrzebują. Dlatego my proponujemy... Po pierwsze, realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Nie może być tak, że ludzie, którzy stali się niepełnosprawni przed 18 rokiem życia i po 18 roku życia, są inną kategorią ludzi dla państwa.
Musimy jak najszybciej wesprzeć wszystkie instytucje z poziomu samorządowego i rządowego, o których mówił Władek. Zreformować PFRON dogłębnie, bo dzisiaj się często opłaca bardziej płacić grzywnę za to, że nie zatrudnia się osób z niepełnosprawnością, niż zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Dzisiaj musimy wprowadzić, i to jest nasze zobowiązanie, ustawę o asystencji osobistej. Ludzie z niepełnosprawnością często... To jest dla nich żyć albo nie być, być albo nie być, praca albo bez pracy, rozwój albo brak rozwoju, studia albo brak studiów. Myśmy tu przyjechali, bo byliśmy w stanie się ubrać, wsiąść do samochodu, załatwić swoje sprawy. Ale ilu ludzi chciałoby, a nie może z obiektywnych przyczyn. Dzisiaj w wielkich miastach może jesteś w stanie znaleźć gdzieniegdzie asystenta, ale on zarabia minimalną pensję krajową. On musi być dostępny wszędzie tam, gdzie żyją osoby z niepełnosprawnościami. Mamy konkretne punkty, które pokazują, jak chcemy myśleć, albo inaczej, jak chcemy robić ten świat, bo u nas w ruchu, tak jak Władek powiedział, są osoby z niepełnosprawnościami i są bardzo eksponowane i będą na listach wyborczych. To już wam dzisiaj zapowiadam. Po to, żeby miało to środowisko swojego rzecznika, swoich rzeczników w polskim parlamencie. Ostatnia uwaga. Mówią czasem 2050, to kiedy to będzie? Za 27 lat. To jest zaraz w skali działania państwa, bo państwo to jest wielki okręt. Jak dzisiaj przestawiasz ster, to ono zaczyna płynąć inaczej za rok, za dwa, za trzy, bo ma olbrzymią bezwładność. Przepisów, urzędnika, urzędników, wiadomo, że to tak działa. Szacunki demografów mówią, że w 50 roku będziemy mieli 40% ludzi po 60. W społeczeństwie, które będzie liczyło 8 milionów albo 7 milionów ludzi mniej. Nasze państwo było zaprojektowane na zupełnie inną medianę wieku. Wszystko. Ochrona zdrowia, szkoły, transport. My mamy mało czasu, bardzo mało czasu na to, żeby przebudować je na takie państwo pod każdym względem, które udźwignie tę demografię. Zaczynając od tego, ile mamy geriatrów w Polsce. Ile mamy miejsc, w których senior może znaleźć potrzebną opiekę, w taką, której rzeczywiście potrzebuje. Jakie mamy programy aktywizacji zawodowej? Jak myślimy dzisiaj o dłuższym życiu i dłuższej pracy Polaków, tych, którzy będą chcieli pracować? Słuchajcie, i naprawdę chcemy się dzisiaj zajmować, kto z kim pił wódkę w Magdalence, albo kto się z kim pokłócił na śmierć i życie w 93 albo 5? Kiedy my mamy takie wyzwania przed sobą? Zawinąć rękawy i do roboty z każdym, kto chce tę robotę robić, bo ona się sama nie zrobi. A ja nie przyjdę za 4 lata przed kolejnymi wyborami i nie będę wam kłamał, że no słuchajcie, nie wyszło, bo opozycja kładła kij w szprychy, a w zasadzie to najważniejsze, żebyście mnie wybrali, to pobajeruję jeszcze przez kolejnych 8 lat. Nie ma takiej możliwości. Najmujemy się do ciężkiej roboty, na waszą rzecz, do załatwiania konkretnych spraw. I proszę, żebyście nam dali szansę, bo drugiej, takiego duetu drugiego, który tak szczerze z wami o tym rozmawia, o tym, co się da zrobić, co się nie da zrobić, w czym się zgadza, w czym się nie zgadza, nie znajdziecie na polskiej scenie politycznej. Mamy tutaj pytanie od młodego człowieka. Mam na imię Karol i mam pytanie do pana Szymona. Czy pan chce coś zmienić w polskich szkołach? Tak, Karol, marzę o tym. A w której jesteś klasie? Pójdę do 4. Pójdziesz do 4. To ja bym chciał sprawić tak, że... A masz fajnego nauczyciela? Masz angielski w szkole? Jak dużo masz lekcji? Będziesz miał 5. Jeżeli masz fajnego nauczyciela albo fajną nauczycielkę, to super. Mam nadzieję, że dobrze ci idzie, bo jak ci obiecałem teraz jakiś dramat, wiesz, przez tych 5 lekcji, to trochę słabo i jeszcze na nas nie zagłosujesz. Ale 5 lekcji angielskiego w tygodniu, bo to jest najważniejsze, co powinieneś... Oczywiście jest mnóstwo ważnych rzeczy w szkole. Ale jak będziesz znał język, to się dogadasz z każdym i nauczysz się wszystkiego. Wejdziesz do internetu i cały świat będzie twój. Calutki. Bo co nie będziesz umiał po polsku, to sobie przetłumaczysz z angielskiego i nauczysz się, czego będziesz chciał. Dostaniesz skrzydła. Dostaniesz to, czego potrzebuje każde polskie dziecko, bez żadnych korepetycji. Bo dzisiaj jest tak, że Kaczyński wychodzi i mówi 300 dam wam. Macie 300 rodzice, dzieci na dziecko, jak pójdzie do szkoły. Ale przeciętna polska rodzina wydaje 3000 rocznie na korepetycje. Na omijanie systemu, który powinien być bezpłatny i uczyć w pakiecie. Dzisiaj dostaniesz 5 lekcji angielskiego w podstawówce. Dostaniesz takie lekcje kodowania, programowania, że będziesz w stanie
bez problemu poruszać się w cyfrowym świecie. Będziesz miał ciepły posiłek w szkole. Bo ty może, nie wiem, może jest tak, że jesteś w stanie wziąć z domu coś do jedzenia, ale na pewno masz kolegów i koleżanki, którym ciężko jest po południu, już po tej 12 cokolwiek przyswoić. Tak jest w wielu miejscach na świecie i tak powinno być też w Polsce. Jak będzie coś z tobą, będziesz czuł się źle. Będziesz wiedział, że masz problem z kolegami, jest jakiś problem w domu, w szkole będzie psycholog, w każdej szkole, do którego będziesz mógł pójść albo psycholożka i powiedzieć, co jest nie tak. I jeszcze jedną rzecz zrobimy w szkole, wiesz? Nie będziesz się uczył do testów, żeby zakuwać rzeczy, które możesz później znaleźć w internecie. Nie rywalizacji powinna uczyć szkoła, a kooperacji. Nie testozy i zakuwania na pamięć i tego, żebyście już wy w waszym wieku mieli wyścig szczurów, tylko żebyście umieli tworzyć wspólnie zespoły, które będą wymyślać rzeczy, których nie wymyśliłby nikt inny w pojedynkę. Bo tak powstał komputer Apple, bo tak powstało wiele innych wspaniałych wynalazków, że kilku gości umiało ze sobą współpracować i w jakimś garażu albo w innym miejscu podzielili się kompetencjami i wymyślili coś, co zmieniło losy świata. Taką szkołę ci zrobimy, takiej szkoły byśmy chcieli. Nie będziesz miał też szkoły, w której ktoś będzie ci wkładał do głowy nieużyteczne rzeczy. Będziesz miał edukację klimatyczną, będziesz miał edukację obywatelską, będziesz miał edukację do przedsiębiorczości, żebyś wiedział, jak cię nie oszuka, nie zostać oszukanym. Będziesz się uczył rzeczy, których będziesz potrzebował w życiu. Jeżeli pozwolisz nam zrobić taką szkołę, jeżeli namówisz rodziców, żeby nam dali szansę, to może się to uda zrobić za rok, za dwa, ale pierwsze symptomy będziesz miał po kilku miesiącach. A jak będziesz miał 16 lat, to jest postulat Polski 2050, z kolegami jeszcze nie przedyskutowaliśmy. My chcemy obniżyć wiek wyborczy do 16 roku życia. Dlatego, że uważamy, że w starzejącym się społeczeństwie, w którym coraz, my mówimy młodzież, 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 ale to seniorzy wybierają w coraz większym procencie każdy kolejny polski rząd. Ja ich ogromnie szanuję. Ale oni układają dzisiaj życie na dużo dłużej młodemu pokoleniu. Więc żeby było sprawiedliwie, to musimy młodszych zaprosić dzisiaj, często już bardzo odpowiedzialnych, do głosowania, do obywatelskiej odpowiedzialności. Da się to chyba zrobić, o ile dobrze kojarzę, w wyborach samorządowych bez zmiany konstytucji, a trzeba zmienić konstytucję, jak będzie moment konstytucyjny, żeby można było zrobić to w wyborach parlamentarnych, bo 16-latkowie, na przykład ci, już rozumiem, że ponad 16-latkowie, a może nie, z młodzieżowego strajku klimatycznego chcieliby zabrać głos. Ich jest mnóstwo w Polsce. Mnóstwo, którzy chcieliby się wypowiedzieć w sprawach dotyczących ich życia i mają prawo to zrobić. I głosowanie przez internet. To jest też kwestia już najbliższej przyszłości. Możliwość wymyślenia systemu, który jest bezpieczny, który daje szansę oddania głosu każdemu i wtedy odpowiedzialność za państwo jest zupełnie inna. Ale jednej rzeczy nie będziesz miał. Nie będziesz miał polityki w szkole, jak będziemy rządzić. Nie będzie. I nie będzie indoktrynacji ani politycznej, ani ideologicznej. Naprawdę to będzie normalna szkoła dla dzieciaków i dla nauczycieli i rodziców. I zaufanie nauczycieli do rodziców i rodziców do nauczycieli, to trzeba zbudować. Panowie, mamy jeszcze dużo pytań, ale nie zmieścimy się, ponieważ mamy ograniczenia czasowe. Czy na jedno pytanie jeszcze znajdziecie przestrzeń na krótką odpowiedź? Dobra. Witam, Krzysztof z Rybnika. Ja sam stoję ze Śląską Faną i z moimi kamratami i godą po naszemu. Jest tłumacz. I godą bo naszemu, krom tego, że polski reskirunek durz godo, że noc nie ma i nie ma naszej godki. Z kisz tego, ja mam do was proste pytanie. Śląsko, godka, język regionalny i Śląsko, tożsamość mniejszości etnicznej. Ja albo nie. Bo był Tusk w Rybniku, zrobił se fota z książką. Była deklaracja radziąkowska, a zaraz Komorowski padł, woz nie ma, waszej godki nie ma, na razie. Toć chcę powiedzieć. Rozumiem. Była deklaracja radziąkowska, czekam na deklarację rybnicką. Dziękuję. Słuchaj, my tu, ja nie musiałem korzystać, nie musieliśmy korzystać z tłumacza, mimo że jest tłumacz, nasz poseł gramatyka, który czasami godo po śląsku, jak się spotykamy. Ja już o tym mówiłem w swojej kampanii prezydenckiej, jak do was przyjeżdżałem. Ja pochodzę z regionu, którego siłą jest różnorodność. Ja uważam, że różnorodność w Polsce jest siłą, jest zasobem, a nie
a nie przeszkodą, a nie problemem. Dlatego język śląski dawno powinien być językiem regionalnym. I myślę, że razem z Donaldem Tuskiem, który jest Kaszubą i który ma język kaszubski, który jest językiem regionalnym, będziemy w stanie o to walczyć i wypracować to. Bo powinniśmy to zrobić, bo na to zasługujecie. To nie jest jakaś wydumana historia, tylko to jest wasza rzeczywistość, wasze dziedzictwo kulturowe. Jeżeli chodzi o waszą tożsamość jako mniejszości etnicznej, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Uważam, że państwo powinno wspierać różnorodność, którą ma tak samo mniejszość niemiecką, mniejszość białoruską, mniejszość słowacką. To jest nasza siła, którą mamy. Byłem niedawno na spotkaniu z mniejszościami w Sejmie, wysłuchaliśmy ich postulatów, zobaczyliśmy, jak dramatycznie, jak z pogardą są często traktowani przez polskie państwo. Słuchajcie, jeśli paręset tysięcy ludzi mówi, że czuje się Ślązakami, w każdym kolejnym spisie, to państwo nie może tego minąć. Państwo nie może tego uznać, że tego po prostu nie ma. A jak ktoś ma jakieś fobie historyczne, że jemu się to kojarzy z Niemcami, a na których punkcie ma jakąś zakrętkę, to niech sobie to rozprostuje w inny sposób. Ślązacy to Polacy, którzy czują się Polakami, ale są też Ślązakami. I to jest wspaniałe, to jest genialne, to trzeba podbijać, temu trzeba przyklaskiwać, to trzeba wspierać i się z tego cieszyć. Więc jeżeli chodzi o moją deklarację rybnicką, dwa razy ja. My w ramach PSL-u, w ramach Koalicji Polskiej współpracujemy już od kilku dobrych lat Ślązokami Razem, partią, która też działa tutaj w województwie śląskim na Śląsku. I podpisaliśmy z nimi umowę o dwóch sprawach. Właśnie o języku śląskim, o tym, że powinien być wprowadzony ustawowo i jego nauczanie powinno być jak najbardziej możliwe. I druga kwestia, to będzie pewnie uzupełnienie, o nauce historii, o nauce kultury, o tych wszystkich, które sprawy są dla was bardzo ważne. I wymienię jedną rzecz, która mnie bardzo poruszyła, kiedy byłem przed pomnikiem. Tragedii górnośląskiej. O tym się w Polsce niewiele mówi, niewiele osób o tym wie. To musi stać się też wiedza nie tylko na Śląsku, nie tylko w województwie śląskim, ale szerzej wiedza dostępna i powszechna. I trzeba to uszanować. Trzeba pokazać tą historię taka, jaką była i uszanować i oddać cześć i honor też tym, którzy tak dużo wycierpieli właśnie w tragedii górnośląskiej. To też jest nasze zadanie. Szanowni Państwo, będziemy dobiegali do końca naszego spotkania, ale myślę, że panowie znajdą chwilę, aby jeszcze na część pytań w kuluarach odpowiedzieć. I dla Państwa wielkie brawa za to, że rozmawiacie z nami o demokracji, że chcecie poznać trzecią drogę i że macie w sobie tą otwartość, żeby wspólnie tą demokrację budować. Możemy jeszcze słowo na koniec, Władek? Tak, wiesz, ja drugi, bo też chcę rządzić. Po pierwsze chcemy bardzo podziękować, że jesteście, że rozmawiamy, jak widzicie, na wszystkie tematy. I w Polsce może być normalny dialog. Można nawet mieć różnice między sobą, można mieć różne światopoglądy i poglądy i naprawdę się tutaj zmieścimy. Była tutaj przez chwilę mowa, Szymon o tym wspominał, o sprawie ochrony zdrowia. Muszę kilka przynajmniej zdań powiedzieć jako lekarz. Przed chwilą też byłem na spotkaniu z młodymi lekarzami w samorządzie lekarskim w Warszawie, dlatego też tak przyjechałem na styk. I to jest proponowanie, że sami jesteśmy wystarczalni, żeby się uleczyć i sami sobie na to odłożymy i zarobimy, jest po prostu okrutne i bardzo fałszywe. I nie ma lepszego miejsca, żeby to wyrazić pewnym przykładem niż Śląsk, gdzie dokonaliśmy cudów, gdzie ci, którzy mają o sobie film Bogowie, dokonali gigantycznego przełomu i chcę ich wspomnieć. Bo jednego znałem bardzo dobrze, drugiego obserwowałem i miałem okazję jako lekarz też podziwiać. Mówię o profesorze Relidze i o profesorze Marianie Zembali. Z Marianem Zembalą miałem okazję współpracować i pracować i w rządzie i patrzeć na niego jak na wybitnego lekarza i nigdy mi pomocy nie odmówił żadnym pacjentem, żadną konsultacją, za to mu bardzo serdecznie dziękuję. I mówienie, że za wszystko sobie jesteś w stanie sam zapłacić, to trzeba wjechać na kardiochirurgię,
Trzeba zobaczyć osoby czekające na przeszczep, liczące każdą godzinę i każdy dzień, liczące każdą złotówkę. Trzeba zobaczyć ich rodzinę i wtedy bierzcie się młodzi za politykę i za takie projekty. Jak ich zobaczycie, jak wejdziecie na oddział, jak zobaczycie, co jest w waszych rękach i jak zobaczycie, ile to w waszych rękach kosztuje, to wtedy głoście takie hasła. Dopóki tego nie zrobicie, nie macie do tego prawa. Ja natomiast ze swej strony na koniec chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Ja nie mogę po prostu tego znieść, jak słyszę to jęczenie, które towarzyszy wyborom, które 15 października mają się w Polsce odbyć. Połowa opozycji i komentatorów opozycji chodzi i opowiada, dlaczego Kaczyński te wybory wygra. Tak? On jest taki silny, on rozda wszystkie pieniądze, on ma media, tych ludzi się nie przekona, umarł w butach, a na opozycji to się tylko kłócą, a to w ogóle nie ma sensu, a to przecież oni się nigdy nie oddadzą tej władzy i tak dalej. Ludzie, jak my z takim nastawieniem idziemy wygrać mecz, jak my z takim nastawieniem idziemy wygrać wyścigi i zmienić Polskę, to naprawdę już lepiej czymś innym się zająć. Ale jeżeli my mamy w sobie choć cień nadziei na to, że ta zmiana może nastąpić, że my jej, albo inaczej, że my jej chcemy, to błagam was tutaj, żebyście odnaleźli w sobie mentalność zwycięzców, żebyście uwierzyli w swoją siłę. Kościuszko o tym mówił, mój ulubiony lider polityczny wszechczasów w Polsce. Początkiem zwycięstwa jest poznać się na swojej sile. Poznajcie się dzisiaj na swojej sile. Słuchajcie, nas, wyborców trzeciej drogi, jej polityków, jej działaczy, jest w Polsce teraz pewnie prawie 2 miliony. 10% wyborców, powiedzmy około, to jest prawie 2 miliony ludzi. Przecież to jest potężna siła. Wyobraźcie sobie teraz, że jak nas jest 2 miliony i to jest potężna siła i każdy z nas namówiłby jedną osobę, nie 5 i nie 50, tylko jedną osobę przez najbliższych 15 tygodni, to mamy 4 miliony wyborców w Polsce. To jest potężna siła, która jest w stanie zagwarantować, że ten przyszły rząd będzie rządem demokracji, pragmatyzmu i zmiany takiej, jakiej potrzebują nasze czasy. I zrobią to najstarsza partia z najmłodszą partią, bo tu obserwujecie cud polityczny, jaki się w ciągu tych ostatnich 30 lat w polskiej polityce nie wydarzył. Ucieszmy się z tego, co już mamy. I naprawdę zrozummy, jak mało dzieli nas od spektakularnego zwycięstwa. Jedna osoba, którą weźmiecie z kontaktów zapisanych w swoim telefonie, umówicie się z nią na kolację, na spacer, porozmawiacie z nią w czasie wakacji. Jedna, błagam was, jedna, nie 50 tysięcy. Jak robiłem moje fundacje, to przychodzili do mnie ludzie po spotkaniach i mówili, ja panu wpłacę 200 zł. Pod koniec miesiąca przyjdzie pensja, emerytura, wpłacę 200. Ja mówię, niech panią ręka boska broni. Albo pana. Ja nie chcę 200 zł pod koniec miesiąca. Ja chcę 10 zł dzisiaj. Dzisiaj, ale teraz i już. I to tak czasem jest, że my mamy mocarstwowe plany. My mówimy, jak to my zrobimy wielkie rzeczy. Dzisiaj największą rzeczą, którą możecie zrobić, jest skutecznie przekonać jedną Polkę albo jednego Polaka i nie więcej. Słuchajcie, my już osiągnęliśmy z Władkiem, z naszymi ruchami fenomenalną rzecz. Przy tych wszystkich walkach, które z nami toczą i z jednej i z drugiej strony jest z nami dzisiaj 2 miliony Polek i Polaków. Jednego nam trzeba, tego jednego albo jednej waszej znajomej i za 15 tygodni budzimy się w innej Polsce. To naprawdę nie jest dużo, prawda? To naprawdę nie jest dużo. Wierzę w was. Wierzę, że razem to zrobimy. To jest w naszym zasięgu. Mamy tę siłę. A jak to będzie jeszcze osoba, która w ostatnich wyborach głosowała na PiS, to ona liczy się podwójnie. Dziękujemy bardzo. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i cudowni mieszkańcy Rybnika. Dziękujemy pięknie.